Elon wszystkim. Dzisiaj przygotujemy się pod airdrop, a dokładnie airdrop związany z gierką. Ta gierka to taka pikseloza, ale stwierdziłem, że jeśli można zdobyć jakiegoś airdropa, to można troszkę w tą grę pograć. Na blogu opisałem wszystko krok po kroku, jak to zrobić. Dodatkowo jeszcze chcę Wam tutaj nagrać film, także pamiętajcie, zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę do góry, kliknijcie sobie dzwoneczek, no i oczywiście zostawiajcie komentarze, co o tej grze myślicie. Teraz krótkie intro i lecimy. Standardowo zaczynamy na moim blogu. Jeśli zeskrolujecie tutaj na sam dół, znajdziecie wpis na temat właśnie tej gry. Klikamy tutaj w ten artykuł, Pixels, airdrop i gra. No i ukaże nam się wszystko krok po kroku, co należy zrobić. Ogólnie to wszystko jest bardzo proste. Wystarczy tylko kliknąć tutaj w ten link. Otworzy nam się kolejna zakładka. Możecie też skopiować ten link i wkleić do przeglądarki tam, gdzie macie MetaMask i chcecie ten MetaMask użyć do podłączenia właśnie pod tą grę, ale o tym Wam powiem zaraz. Oczywiście tutaj na blogu, w tym artykule znajdziecie też możliwość dołączenia do naszego Telegramu, do czego oczywiście zachęcam. Znajdziecie też możliwość zapisania się na newsletter, gdzie ja czasem wysyłam jakieś ciekawostki poprzez e-mail. No i znajdziecie też tutaj odnośniki do social media. Znajdziecie Facebooka, znajdziecie Instagrama, Twittera, jest też Telegram, YouTube. No i oczywiście jeszcze jest tutaj link do takiego specjalnego portalu, że jak klikniecie, to zobaczycie, co tam pod nim jest. Dajcie znać w komentarzu, jeśli sprawdzicie. No i tutaj mamy już grę. Co zrobiłem w tej grze ja? No ja postanowiłem tutaj wykorzystać po prostu szansę na to, by zdobyć ewentualny airdrop. Żeby to zrobić, należy wykonać kilka zadań, no i przede wszystkim zdobyć punkty i w rankingu znaleźć się wyżej. Ja walczę z tym od wczoraj. Dzisiaj rano tak samo walczyłem z tym, żeby napisać w ogóle ten artykuł. Chyba siedziałem ze 2-3 godziny, żeby to wszystko tutaj Wam po kolei rozpisać. Jednak jeszcze stwierdziłem, że nagram film i założę kolejne konto takie testowe, żeby Wam właśnie pokazać krok po kroku, co tu należy zrobić. Jak widzicie, trochę tego tutaj jest. To jest proste, ale jednak angażujące czasowo. No to co? Zaczynamy. Pierwszym krokiem jest skopiowanie właśnie tego linku tutaj. Ja oczywiście przejdę do kolejnej przeglądarki, ponieważ ja sobie to zrobiłem na Firefoxie. Na Firefoxie też można bez problemu zainstalować MetaMask, zrobić sobie nowy portfel, ponieważ do takich rzeczy powinno używać się portfeli, gdzie nie macie drogocennych rzeczy, nie macie jakichś tokenów, NFT-ków. Ja do tego użyłem po prostu mój adres portfela, który używam do airdropów i zazwyczaj jak mam jakieś fajne airdropy lub drogocenne, no to je przesyłam na kolejny portfel. Także tam jakby coś się wydarzyło, to mi nic nie zginie. No i pierwszym krokiem, jaki należy tutaj zrobić, jest właśnie wklejenie tego linku z mojego bloga do przeglądarki, klikamy Enter i pojawi nam się strona. Oczywiście wybieramy w MetaMasku, które konto chcemy tutaj podłączyć. Ja będę podłączał tutaj nowe konto, które stworzyłem. Powiedzmy, że weźmiemy te account 1 i teraz pojawi się już nowe konto, niezalogowane. Widzicie, tutaj jest 0 punktów. Tutaj jest ranking. No i tu mamy te wszystkie badges. Pierwszym krokiem, który ja opisałem na blogu, jest to, aby po prostu przejść tutaj w te konto, to jest Premint i zalogować się tam. Więc klikamy w to, klikamy tutaj w ten niebieski przycisk Premint i pojawia nam się taka strona. Jak widzieliście, ja tam byłem już zalogowany, dlatego pokażę Wam to krok po kroku na blogu, co należy tutaj zrobić, żeby się tam w ogóle zalogować. No i tak, po kliknięciu w te Premint pojawia nam się ta strona, gdzie należy się po prostu zalogować. Klikamy Login to Register, później pojawi nam się MetaMask, Klikamy MetaMask i logujemy się naszym portfelem. Dodatkowo należy tutaj zalogować się naszym Twitterem i zatweetować post, który tutaj jest, like i retweet. No i oczywiście trzeba dać follow tam, gdzie jest ten post, który jest tutaj dostępny na tej stronie. Wystarczy, że klikniecie w ten link i Was po prostu tam przeniesie. To samo należy zrobić z Discordem i Discord tak samo musicie mieć przypisany do Waszego konta. Klikacie tutaj Join the Pixels, przeniesie Was na Discorda, tam będziecie musieli po prostu dołączyć, zweryfikować się, czyli tam trzeba kliknąć tylko CAPTCHE. Wyglądać będzie to później w taki sposób, że konto zostało stworzone, Twitter został podłączony, Discord tak samo został podłączony, no i klikamy Click to Register, sprawdzamy nasz adres tutaj, czy się zgadza, no i później już ta strona wygląda w taki, a nie inny sposób. Następnym krokiem, po zarejestrowaniu się do tego Premint, klikamy po prostu już tutaj Play Now. Zanim jednak klikniemy te Play Now, to tak jak tam widzieliście na moim blogu, można wrócić sobie tutaj na tą stronę główną, zobaczyć jakie tu są jeszcze badże do wykonania. Tak jak widzicie, tutaj jest cała lista. Jest Discord, jest Twitter i jest Premint. Jeśli tutaj wykonacie te zadanie, to powinno tak samo nam się podświetlić tutaj Twitter czy Discord. Widzicie, tutaj też to wszystko prowadzi do tego Premint. No i zdobywamy za to punkty. Za Discorda zdobędziemy 500 punktów. Za Twittera także 500 i za tego Premint także zdobędziemy 500 punktów. Jeżeli tutaj porozmawiamy z Barney, no to zdobędziemy 500 punktów. To już jest później wszystko w grze. Tutaj jest miejsce na kod. Nie wiem do czego służy, jednak ja tam wpisałem kod pochodzący z referala osoby, od której wziąłem link do tej gry. Wy też możecie tutaj na przykład wpisać ten mój kod, ten mój numer. Ten numer znajduje się tutaj na blogu wyżej. Tutaj go gdzieś udostępniłem. Zobaczcie tak, tu jest ten kod. Możecie go skopiować i możecie go po prostu tutaj sobie wpisać. Tak zrobiłem ja, więc mam nadzieję, że to zadziała, że jakoś to właśnie zostaje podpięte pod mojego refa. Wasz link referencyjny znajdziecie też tutaj w tych badges. Tutaj jest referral i za każdego refa dostajecie 250 punktów. Wystarczy kliknąć tutaj, skopiować ten referral link, no i po prostu dać go znajomej osobie, która jest zainteresowana też ewentualnie tym airdropem lub po prostu wrzucić gdzieś na social media. Możecie nagrać film tak jak ja, zrobić wpis na blogu, żeby po prostu przez to, że ktoś skorzysta z Waszego refa, otrzymaliście dodatkowe punkty i zwiększaliście swoją pozycję właśnie w tym całym rankingu. Także jeśli skorzystacie z mojego refa, będę Wam mega wdzięczny. Mam nadzieję, że mi się uda coś tutaj wygrać. Zobaczymy. Teraz klikamy Play Now. No i otwiera się nam już nowe okno. Ponownie łączymy nasz MetaMask. Oczywiście tutaj wyskoczy powiadomienie, żeby to połączyć. Klikamy OK. Podpisujemy. Łączymy nasz portfel. Klikamy jeszcze raz Login. No i czekamy, aż tutaj znowu się coś pojawi. Klikamy Podpisz. I zaraz wbijemy do naszej gierki. No i teraz kolejnym krokiem jest stworzenie postaci tutaj w tej grze. Oczywiście można tutaj wybrać, jak ma wyglądać ciało, oczy, włosy, kolor włosów, usta, outfit. Więc ja sobie może tutaj stworzę takiego awatara. Oczy, o, damy mu takie duże. Włosy, no to tutaj damy mu taką czapkę farmera. Tutaj mamy kolor włosów. No to pod tą czapką nie widać. Damy to, co tu jest wybrane. Usta, też za bardzo tu nic nie widać. Tu jest, o, gość się śmieje. Także niech ma uśmieszek. No i outfit. Tutaj można wybrać sobie ubranko. Ja wybieram czerwony. O, cyk. I dajemy tutaj jakąś nazwę. Ja go nazwę, powiedzmy, Marian. I niech sobie jest farmer Marian. Klikamy Enter Pixels. Po kliknięciu Enter Pixels pojawi się możliwość wybrania świata, w którym chcemy grać. Ja tutaj wybierałem świat Number 8. Ja tutaj wybrałem świat numer 8, także klikamy World 8. czy World Aid, jak ktoś woli po angielsku. Loading, czyli czekamy, aż nam się ta gra wgra. No i tutaj znowu mamy już kolejny krok. Trzeba z Barnim pogadać sobie, zasadzić tutaj ziarenko, ale to zaraz zrobimy krok po kroku. Ogólnie zobaczcie, jesteśmy na takiej planecie. Wracamy jeszcze na chwilę tutaj na blog. Zobaczcie, tu jest ten krok z tym username i z wybraniem postaci. Jest informacja o tym świecie numer 8. No i tutaj już mamy tą planetę i to, co powinniśmy zrobić. A to, co powinniśmy zrobić, jest bardzo proste. Ogólnie tą postacią tutaj, tym właśnie hipkiem, poruszamy się klawiszami WSDA, tak jak w każdej innej grze, jeśli chodzi właśnie o tego typu gry. No i to, co powinniśmy zrobić najpierw, no to porozmawiać z Barnim, żeby dał nam pierwsze zadanie do wykonania. I teraz przechodzimy z powrotem na tą grę, już tutaj klikam Firefox, no i idziemy po prostu, zobaczcie, WSDA, to działa w ten sposób. Idziemy gdzieś tutaj bliżej, możemy kliknąć na tego Barni, klikamy, rozmawiamy z gościem tutaj, że chcemy po prostu wykonać zadanie, no i klikamy, mamy, zobaczcie tutaj, Popberry Seeds, czyli pierwsze ziarenka, które otrzymaliśmy. To, co powinniśmy zrobić, to pierwsze zadanie zasadzić tutaj z ziarenko. Dobra, idziemy tutaj z powrotem na tego bloga jeszcze raz. Mamy pierwsze zadanie. O, mamy pierwsze zadanie tutaj, zasadzenie tego ziarenka. Później jest konewka i to tu wszystko po kolei leci. Także no lecimy dalej, kręcimy ten film tutaj dla Was. Firefox. Zobaczcie, klikamy w to ziarenko, klikamy tutaj w te pole, klikamy raz i klikamy Escape. Wtedy wraca nam to tutaj. No i znowu idziemy i rozmawiamy z tym Barnim. Klikamy tutaj dalej, rozmawiamy, pojawia nam się konewka. Konewką powinniśmy podlać te ziarenko, więc klikamy tutaj, zabieramy konewkę, klikamy na ziarenko, podlewamy ziarenko, klikamy Escape i znowu rozmawiamy z Barnim. Mi się tego nie chce tutaj czytać, ale po prostu klikamy dalej. Zobaczcie, dostaliśmy fertilizer, czyli taki nawóz do tych roślin. Klikamy tutaj, klikamy w te ziarenko i pach, dajemy nawóz. Dajemy escape, no i ziarenko nam już tutaj wyrosło. Klikamy znowu na Barniego i znowu z nim rozmawiamy. Klikamy tutaj next. Pojawiły nam się nożyce do ścinania właśnie tych ziarenek. Także my tutaj klikamy nożyce i ścinamy nie ziarenko, tylko już gotowy owoc. Klikamy ścieliśmy, no i ten owoc pojawi się też tutaj w naszym equipmencie, czyli tutaj na tej liście naszych rzeczy. Klikamy escape i znowu klikamy na Barniego. Klikamy tutaj next. No i ostatnim krokiem, jaki on nam tutaj da, to dostaniemy nagrodę, dostaniemy energy drinka. Tylko że my tego energy drinka nie będziemy używać do niczego, po prostu zostawimy sobie go, żeby go sprzedać w sklepie, żeby kupić ziarenka i mieć tego po prostu więcej. Ale żeby to zrobić, to trzeba kliknąć ten energy drink. Ja to go tak sobie tutaj najadę na siebie, nie klikam, tylko najadę, wrócę z powrotem, daję escape, rozmawiam z tym Barnim, klikam next, znowu nic tutaj się nie dzieje, kolejny raz rozmawiam z Barnim, cyk i powinno nas przenieść już do kolejnego świata, czyli do miasta. Zobaczcie, przenosi nas do miasta. Jesteśmy już w mieście, znowu tutaj WSDA, chodzimy sobie tym chłopkiem i idziemy do sklepu. Sklep znajduje się tu po prawej stronie w górnym prawym rogu. Wchodzimy do tego sklepu, czekamy aż znajdziemy się w naszym sklepie, podchodzimy oczywiście tutaj do lady, klikamy do ekspedientki, podbijamy tam bajerę do niej, klikamy, zobaczcie, rozmawiamy z nią. No i pojawi nam się możliwość kupowania, jak i sprzedawania itemsów. Klikamy tutaj Sell Items, no i sprzedajemy po kolei, zostawiamy sobie konewkę i zostawiamy sobie nożyce. To też tam wspomniałem na blogu. Klikamy Energy Drinka, klikamy Sell, dostajemy 1500 monet, klikamy Popberry, dajemy Max, sprzedajemy, klikamy tutaj Fertilizer, Max, dostajemy 2500 monet, klikamy sobie te Popberry Seeds, dajemy max i dostajemy 21 monet. Zostaje nam tylko konewka i nożyce. Mamy 4026 monet, czyli teraz wybieramy się na shopping. Klikamy Buy Items, wybieramy tutaj ziarna marchewki. Mamy Carrot Seeds, S-Carrot Seeds, tak to się nazywa tutaj w tej grze. Za wszystko kupujemy nasze po prostu tutaj ziarenka. Zobaczcie, mamy ich aż 67. No i wydamy na to 4020 monet. Klikamy te ziarenka, wychodzimy tutaj na X, no i jesteśmy w sklepie. Możemy wyjść z tego sklepu tutaj na rynek sobie. Czekamy aż się to wgra, idziemy sobie tutaj, ale najważniejszym punktem w tej grze jest przejście na farmę. Żeby to zrobić, to musimy wpisać najlepiej. Moim zdaniem, z tego co tam gdzieś się dowiedziałem, to jest wpisanie ręcznie farmy. Przechodzimy do paska tutaj adresu w naszej przeglądarce. Ja też wejdę tutaj na bloga i Wam to pokażę. Jak już tutaj zrobiliśmy to wszystko, tutaj jest sklep, zobaczcie strzałeczka, że ten sklep znajduje się tutaj. Tutaj jest opisane co zrobić, rozmawiamy, sprzedajemy, cyk. O, wychodzimy tutaj na rynek, no i mamy kolejny krok, czyli wpisanie farmy. Możecie sobie dać ukośnik, wpisać farm 231, możecie to sobie tutaj z tego bloga skopiować. Ja skopiuję i po prostu tutaj w pasek adresu wpisujemy farm 231. Następnie przeniesie nas na tą farmę. No i na tej farmie będziemy musieli wykonać zadania, czyli posadzić marchewkę, ją podlać. Przechodzimy później tutaj tym portalem na kolejną farmę, na kolejną, aż nam braknie energii. Ale to już Wam pokażę też tutaj na żywo. Dobra, to najpierw ta farma. Tutaj będziemy w tym miejscu. Klikamy z powrotem Firefoxa, dopisujemy tutaj ten adres. O, mamy tutaj w pasku adresu farm 231, klikamy Enter. No i przenosi nas na tą farmę 231. Jak widzicie, MetaMask się automatycznie zalogował. Wybieramy świat 8, klikamy i czekamy tutaj. Jesteśmy tutaj na farmie 231. Ogólnie jest tak, że każdy użytkownik może z tej farmy skorzystać, bo ta farma jest dostępna do każdego z osobna. No, ja jestem tutaj, sobie hipkiem idę, bierzemy te marchewki, sadzimy po kolei tutaj wszystkie marchewki w każde te pole. Mamy tych marchewek aż, jak widzicie, tutaj 60 parę, czyli zostanie nam tych marchewek po zasadzeniu, tutaj już patrzymy ile. Zostało nam 42 marchewki. Bierzemy jeszcze konewkę, podlewamy, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, no to czas wzrostu tych marchewek się zatrzyma. A nam zależy na tym, żeby te marchewki urosły i abyśmy mogli je później zebrać i sprzedać, aby to zrobić kilka razy i za to, że je zbieramy, sprzedajemy, siejemy, dostajemy punkty. Zobaczcie, wszystko jest tutaj podlane. Jest. Wygląda to w ten, a nie inny sposób. Klikamy Escape. No i taki wzrost tych marchewek trwa 5 godzin 20 minut. Także za 5 godzin 20 minut wrócimy tutaj i nożycami pozbieramy tutaj te marchewki. Mamy jeszcze 42 sztuki ziarenek, więc idziemy na następną farmę. Klikamy tutaj w ten portal. Mamy farm 2460 w moim wypadku. Klikamy tu, przenosi nas na kolejną farmę. No i tutaj znów mamy duże pole do obsiania. Klikamy znowu marchewki, znowu siejemy te marchewki tutaj na tym polu. Po kolei każde ziarenko w każdy ten tutaj kwadracik. Siejemy. Cyk, 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 cyk. Podlewamy. Też każdy kwadracik dokładnie, żeby na pewno został podlany. Jeszcze później się upewnimy, czy to wszystko wygląda tak samo. Zresztą widać, tu jest takie jasne, jak podlejecie, staje się ciemne. No tak jakby logiczne. Mamy podlane, klikamy. Cyk, mamy tutaj znowu 5 godzin i idziemy na kolejną farmę. Mamy jeszcze energię, mamy jeszcze ziarenka, więc po prostu wykorzystamy to, by obsiać kolejne pole. No i zostało nam 17 ziarenek, Klikamy i siejemy. Cyk. O, ostatnie ziarenko. Mamy konewkę. Podlewamy to wszystko. Zobaczymy, czy nam starczy energii, żeby to wszystko tutaj podlać. Coś mi się wydaje, że nam zabraknie. O, nie. Wystarczyło mi energii, żeby podlać wszystkie te ziarenka. No i klikamy Escape. Aby wrócić na farmę tą pierwszą, no to po prostu możemy tutaj kliknąć w ten portal i przeniesie nas z powrotem na tą farmę. Przenosi nas z powrotem na tą pierwszą farmę, czyli poruszamy się tymi portalami między pierwszą farmą i każdą kolejną. Żeby wrócić na rynek, klikamy tutaj ten domek. Zobaczcie. Także jeśli po tych 5 godzinach zbierzemy sobie te marchewki, oczywiście nam siła tutaj, energia troszkę podrośnie, możemy zebrać te marchewki, wrócić tutaj tym domkiem na rynek i przejść do sklepu, żeby te marchewki sprzedać. Za sprzedane marchewki dostaniemy znowu monety, za te monety kupujemy znowu nasionka marchewek, no i siejemy i robimy to w kółko. Na tym to tutaj polega. Jeśli ja dowiem się coś nowego, no to dopiszę to po prostu na bloga, ewentualnie nagram jakiś update w formie filmu. Myślę, że też w internecie troszkę pogrzebią i znajdą jakieś lepsze, powiedzmy na to, knify, sposoby, żeby tutaj podbijać sobie statystyki. Ogólnie te marchewy, które już zbierzemy, można użyć do tego, żeby podbić sobie energię, bo tak jak widzicie tutaj energii mi spadło, jakbym miał marchewki, no to wtedy klikam tutaj w marchewkę, daję to Marianowi do zjedzenia, no i on dostaje energii i wtedy może dalej sadzić i podlewać. Także tak to wygląda w tej grze. No marchewki później, mówię, możemy sprzedać, znowu zamienić na ziarenka, kupić ziarenka, no i tak w kółko. Ja zrobiłem to na razie pierwszy raz. Oczywiście teraz tu mam drugie konto, ale będę po prostu działał na tym pierwszym. Zaraz tam wrócimy na te pierwsze konto i zobaczymy, co tam się podziało. Przechodzimy tutaj domkiem na rynek, no i znowu jesteśmy, zobaczcie, tutaj na rynku. No i tak samo później, jeśli chcecie wrócić na tą farmę, to po prostu klikacie w pasek adresu, bo on tu jest zapisany. Klikacie w niego, klikacie Enter, no i znowu Was przenosi tutaj na tą farmę. Wybieracie znowu świat 8. Czekacie, aż to się po prostu wgra, no i wracacie z powrotem na tą farmę 231. Na blogu tak samo tutaj to wszystko opisałem krok po kroku, co należy zrobić, także jeśli ktoś woli czytać bloga, ma to w formie pisemnej, jeśli ktoś lubi wideo, no to przeszliśmy krok po kroku to, jak to można zrobić, po prostu używając tutaj do tego formy wideo. Tutaj oczywiście jeszcze raz mój link. Zachęcam, by po prostu skopiować ten link, wkleić go sobie w przeglądarkę i skorzystać z niego. Bym to ja też dostał jakieś punkty za to, że przygotowałem dla Was tutaj taką instrukcję. Macie tutaj social media, macie ostatnie wpisy. No i tak to wygląda tutaj z mojej perspektywy. Przejdziemy jeszcze na te moje pierwsze konto, by zobaczyć, czy tam w ogóle coś się zaliczyło. Pierwsze konto mam znowu na innej przeglądarce, czyli na Chrome. Klikamy tutaj, gdzie to jest tu moja gra. O, tutaj mam moją grę, wybieram świat 8. Zobaczymy, czy się tutaj poprawnie zaloguję. No tak, zalogowałem się tutaj poprawnie. Ja mam tutaj gościa w takiej, widzicie, czapce, jest Marek. No i marchewki tutaj muszę zebrać za godzinę 44, także no jeszcze troszkę muszę poczekać z tymi marchewkami. Energia mi już tu rosła, także całkiem spoko. No ale zaraz zobaczymy, jak wejdziemy na główne konto, co tutaj można już zrobić, czy mi naliczyło po prostu jakieś tam dodatkowe punkty za to, że ja wykonałem te pierwsze zadania, które tutaj na samym początku robiliśmy, czyli zalogowanie się do tej strony, jak ona się tutaj nazywała, bo już zapomniałem, już Wam mówię. Pierwsza do strony tutaj tej Premint. Zobaczymy, czy coś mi tutaj się uzupełniło. Żeby wrócić na to, no to wystarczy znowu wejść na mojego bloga, skopiować sobie po prostu ten link referencyjny, cyk, i wpisać go w przeglądarkę. Zresztą ja mam tak jakby dwie osobne zakładki. Odświeżę to i zobaczymy, czy w ogóle coś mi tutaj zaliczyło. Myślę, że to jednak będzie trwać kilka godzin. Zobaczymy. Tutaj coś się zalogowało. Zobaczcie, mam Barniego podświetlonego na kolorowo. Mam 506 punktów. Mam tutaj miejsce w rankingu 176 tysięcy, a tylko 20 tysięcy miejsc będzie obdarowane tym airdropem. No póki co nic na razie mi tutaj się nie stało. Mam Premint, to mam zalogowane. Nie podświetliło się to. Nie wiem, trzeba po prostu chyba dłużej poczekać. Ewentualnie jak co to będziemy pisać do supportu lub na Discordzie pytać ich, co tam się wydarzyło, że jeszcze mi się to nie podświetliło, a wykonałem te wszystkie zadania. Pokażę Wam jeszcze, co działo się na naszym Telegramie. Przechodzimy tutaj do góry, klikamy tutaj w tą ikonkę. Można oczywiście skorzystać z Telegrama poprzez przeglądarkę. Ja tak robię. Tutaj klikam, dam Open in the Web. Pojawi mi się strona z moim Telegramem. No i na Telegramie sporo informacji. Zobaczcie, jeszcze raz mi się to coś tu wylogowało. Jeszcze raz damy Open in the Web. No i pojawi się Telegram. Na Telegramie oczywiście sporo informacji o airdropach, o live'ach, o darmowych NFT-kach. Tutaj była możliwość odebrania darmowych kryptowalut na Revolucie, więc jeżeli macie Revoluta, wystarczy, że w menu przejdziecie na sam dół, dacie tam edukacja kryptowaluty i może jeszcze będzie do odebrania One Inch. Tam w sumie nie jest tego za dużo, ale zawsze dodatkowe sianko. Tak samo zobaczcie tutaj ostatni wpis na moim blogu, czyli Pontem Wallet. Tutaj można zrobić pewne zadania, pewne czynności, które mogą dać nam szansę na to, by po prostu zakwalifikować się na ewentualny airdrop od tego portfela. Także no, dzieje się. Tutaj mamy też coś takiego jak Q&A, czyli zachęcam ludzi, aby wpisywali tutaj swoje pytania i po prostu my postaramy się z ekipą na te pytania odpowiedzieć. Tu jest film Michała o Aptosie, to też znajdziecie u mnie na blogu. Tutaj jest informacja właśnie o mega airdropie. Tam jest deadline do odebrania Aptosa. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie odebrał, no to niestety, jeśli deadline się skończy, no to już też tego nie odbierzecie. No i tak jak widzicie, też jeszcze jest informacja o kopiowaniu ruchów na Bybit. Też to wszystko opisałem, napisałem Wam, z których traderów ja korzystam. Jest informacja o wydarzeniu w Berlinie. Jeżeli chodzi o to wydarzenie, no to tutaj dzięki temu linkowi, który znajdziecie na Telegramie, macie zniżkę 25% i dodatkowo dostajecie jeszcze kolejny bilet. To tutaj pokażę. Ogólnie jest tak, że jest 25% dyskontu i jeden bilet za darmo. No i te bilety kosztują Inwestor 199, Startup 269, no i tutaj VIP też $269. Na ten zwykły General kosztuje $135, a normalna cena to jest 179, ale Wy go możecie mieć za 135. Już Wam tutaj pokażę. Obciął mi się tu ten ekran, ale tu jest za 135 i macie także dodatkowo jeden ekstra bilet. Wracamy na Telegram. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? O, zobaczcie, jest też informacja, w sumie taki live, który dawno temu nagrywałem, o kryptotrackerach, plusy i minusy tego. No tak jak widzicie, dzieje się tutaj sporo, wrzucamy różne informacje, no i dyskutujemy tak naprawdę też tutaj w tych wątkach na temat tych wszystkich informacji. Zaraz tutaj się znajdzie też informacja właśnie o tej grze. Także to by było tyle z mojej strony, jeśli chodzi o tą gierkę i o to wszystko. Nie zapomnijcie oczywiście o tym, by zasubskrybować mój kanał, zostawić łapę do góry, kliknąć sobie dzwoneczek, żeby mieć update'y na temat nowych materiałów. No i nie zapomnijcie też napisać w komentarzu, jak się macie i skąd klikacie. Dodatkowo, jeśli macie jakieś tipy dotyczące tej gry, piszcie w komentarzach, ja to chętnie też gdzieś wykorzystam. No bo jak widzicie, póki co mi tutaj nie zaliczyło. Ja to też będę sprawdzać na Discordzie. No i myślę, że tu już porozmawiamy więcej na ten temat właśnie na Telegramie naszym hajsoholikowym. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie tego materiału. Dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem i że tutaj zdobędziemy razem airdropy tej gry właśnie Pixels. Trzymajcie się, cześć!